Patrz ta hopy, co tu mamy. Kurwa jego mać. Pierwszy raz na trasie. Nówka sztuka. 0 godzin. Serko. 302T. FMF-a, ten, dyfuzor, panie. Ty widziałeś, Patryk? Dyfuzor FMF-a ma nawet. Zobacz, jakie porządne obręcze. Szprychy, zobacz, jakie grube. 2 razy grubsze jak w KTM-ie. 6 kilo więcej wagi. Przez szprychy. Ale w środku puste. A to rurki są, w środku puste szprychy. Nie no, ładnie wygląda, ale dopasione to jest, fabrycznie dopasione. Porządne, zobacz. Poszycie siedzenia, kajaby, zawieszenie. Brembo sprzęgiełko, hamulec też Brembo. Doposażona bestia. Ino wtrysku brakuje i to KTM już by był. Lepszy jak KTM, bo lepiej wyposażony. Opona w standardzie, proszę. Michelin, Enduro Medium. Jak w Six, nie, w Six Day się dawali Michelin. Ale twardy, hard. A tu na mediumie. Tarcza pełna. Galfera. Też nie byle co. Tył też kajaba. Elektroniczny zawór wydechowy. Osłony chłodnic dorzucone. To już Kuba dorzucał. No. Docisk z przodu jak w KTM-ie. Brembo. Piękny. Tam z wyglądu solidnie wygląda. No nie beta chińska, że wygląda jak Chińczyk betunia. A to porządnie wykonane. Naprawdę. A jeździ naprawdę. Super. Zobaczymy, jak się będzie spisywać. Drży! Jedziemy szarko nowy. Pierwsze metry. Chciałem zobaczyć, jak zawieszenie tutaj chodzi. Bo u siebie oczywiście zrobiłem cały tuning zawieszenia, pozmieniane wszystko i powiem wam, że jest przepaść do tego, co było wcześniej. Faktycznie macie rację, warto zmieniać. Jest taki teraz fajny, na każde kliki reaguje, nie tak jak wcześniej, że trzeba było, wiecie, kręcić i nic nie czułeś, tam praktycznie nigdy nie regulowałem. A teraz jest świetnie, ale szeroko, mocny! Pozycja identyczna jak na KTM-ie, wam powiem, jakby się nie, w ogóle na jednym motorze nie jechał, tylko czuć oczywiście ten gaźnik, inaczej troszkę ta moc jest oddawana. No i wiadomo, drży, nie? Drży podobnie do bety. Ale ogólnie fajnie. Daje moc. Liniowo, fajnie. Fajnie, do końca jak mu dajecie, nie wpada w Terezo takie wściekłe. On ma tutaj mapy przestawiane. No, dobrze, równo daje moc. Nie wiem, jakiej on jest stanie teraz. Czy na agresywnej, czy na słabej. Ale fajnie. Zawieszenie super działa. Naprawdę. Chcemy rysować. Po chwili się
się przyzwyczajacie, w ogóle tych wibracji nie czuć. Naprawdę. Na początek, jak przesiada się z KTM-a, to takie czuć, że ten silnik wibruje. Ale to tylko chwilę, później tego w ogóle nie czuć. Fajny motorek. Nie wiem, dlaczego tego tak mało jeździ. Powiedzcie wy, odpowiedzcie mi na to pytanie. Kurwa, to jest KTM, tylko że kurwa z gaźnikiem. Ty, ale tu był fajny przejazd też. Ale dobra. Nową trasą jedziemy, nigdy tu nie byliśmy. No i rzeźbimy. Szerko tam leci z boku. Pogoda piękna, tereny piękne, jeszcze nie zarośnięte. Jest tu gdzie jechać. Ładne trawersiki. Trzeba tu polecieć wyżej. Oho, tutaj mamy zakrzaczenie. Trzeba się będzie wracać. Co jest? Nie świeca? To mi na świece wygląda! Mnie to na świece wygląda! Jak nic, nie? To jest jak chuj świeca. Kurwa, to chuj, ale to trzeba kurwa jakoś świecę załatwić, kurwa. Skąd? Nie masz, nie wziąłeś zapasowej? Nie, do niego nie mam. Aha. To znaczy miałem chyba w tym. Jest w komplecie na pewno. Teraz to dajej! Dajej!
zapach w tym lesie już taki... Już jest wiosna. Pewnie nie będę mógł zapalić. Dobry! Dzik!
Tą górkę widzieliście nie raz. Ta górka jest trochę posrana. Kurwa, ale ładna prędkość była. Ale fajna prędkość taka była, wiesz? Tu mnie wybiło. Kurwa, Maciu, już dużo nie zostało. Mamy nową furę, szerko widzieliście. Będzie teraz więcej z jazdy, coś rzucone dzisiaj z tej jazdy, co byliśmy razem z Kubą. To zaraz tutaj zobaczycie, z jego kamery też widok, jak to wygląda. Ładnie sobie radzi szerko, pozycja identyczna jak na KTM-ie, bym powiedział. Silnik wibruje bardziej jak tego, ale zresztą to już mówiłem. Ale to nie przeszkadza w zasadzie, zaraz tego nie czuć. Zawieszenie fajne. Co tu dużo gadać. Zaraz będą zawody w Lidzbarku, Kuba będzie nim w zawodach jechał. To wrzucimy filmik z zawodów, z pozycji rajdera, zobaczycie jak to będzie. Zawsze coś innego. Także czekajcie na filmik. Zawody za tydzień, filmik za dwa tygodnie gdzieś wpadnie, myślę. Może za tydzień w niedzielę, zobaczymy jak będzie czas zmontować to. To się zmontuje i się wrzuci. I tyle. Tyle powiem, że Szelko dużo tańsze od KTM-a. Dużo, dużo tańsze. A wyposażone jest superancko. Nie wiem dlaczego tego tak mało jeździ. Myślę, że wszyscy chcą ten wtrysk. Nie trzeba mieszać tego paliwa, to jest wygoda. Tam jednak trzeba się babrać w tym mieszaninie dalej, w mieszance. Jak to kolega nasz mówi, w mieszance. No. Ale zobaczymy, będziemy testować, jak ona może jakieś będzie miała, nie wiem, przypadłości, co jej się będzie działo. Co prawda już na pierwszym wyjeździe świece jej dwa razy zaspawało. Ale to tam przegazował Kuba, tak ostro i przeszło jej. Czyli trzeba wiaderko świec ze sobą wziąć. No ale tak, to chyba będzie mi się wydaje wszystko dobrze z nią. No zobaczymy. No będziemy testować, będziemy relacjonować. Tak jak wam z KTM-em wszystko mówiłem, takim stomym wam powiem, jak coś się będzie działo. Także tam u Kuby nie będzie miała lekkiej gry, dupę dostanie i w błoto i w takie, tam Kuba nie pierdzieli w tańcu. Także jedzie gdzie się da i w co się da. No to trzymajcie się, do zobaczyska, hej!